Cześć, tu Dawid Kubacki. Jesteśmy po pierwszym konkursie Zimowego Pucharu Świata. No jak pewnie wiecie, nie poszedł on po naszej myśli i na pewno liczyliście na więcej. Ale wiem, że też w takim momencie nie jest potrzebna panika. My jako zawodnicy musimy po prostu spokojnie pracować. Ja też wiem, co mam robić. Ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale no, nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę może to ma na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia. Ale wierzę, że szybko się pozbieram i wróci to na takie normalne, dobre tory. I chłopacy też wycisną siebie wszystko i już niedługo będziemy się cieszyć z fajnych wyników. W moim przypadku ten skok, mimo tego, że poprawiłem pozycję dojazdową w stosunku do wczoraj, to jednak jeszcze trochę noga nie wystarczało jej tej siły, żeby móc zacząć ten ruch tak swobodnie i czysto. Gdzieś tam były delikatne przyruchy od góry, te skoki były też troszeczkę spóźnione. No i to zaskutkowało tym, że finalnie wylądowałem na 21. miejscu i no nie jest to może najlepsze miejsce na rozpoczęcie Pucharu Świata, ale dla mnie pozytywne jest to, że ze skoku na skok było coraz lepiej, coraz dalej i w tą stronę trzeba pracować.